nawiązaniu do wystąpienia przewodniczącego Komitetu Błękitna Polska odczytam proklamację powstania Ruchu Błękitna Polska i proponuję przyjęcie jej przez aklamację. Warszawa, 28 kwietnia 2012 roku. Pragnąc wiernie służyć Bogu i Ojczyźnie oraz będąc świadomymi problemów i zagrożeń, jakie stoją dziś przed nami, niniejszym proklamujemy powołanie ruchu Błękitna Polska. Niech pod sztandarem tym zgromadzą się najlepsze córki i synowie Ojczyzny, a Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski, niech prowadzi nas ku ostatecznemu zwycięstwu. Tak nam dopomóż Bóg. Wynikających z działalności organizacji autonomicznych i separatystycznych w Polsce. Mało kto dziś zdaje sobie sprawę z istnienia w naszym kraju tendencji separatystycznych i konsekwencji, jakie w bliskiej przyszłości może przynieść działalność organizacji głoszących swoją cywilizacyjną odrębność wobec państwa polskiego. Po raz pierwszy w powojennej historii za sprawą planu tworzenia Zjednoczonej Europy Regionów, tak zwanej Europy Stu Flag, stanęliśmy przed niebezpieczeństwem rozbicia Polski na autonomiczne regiony. Sprzyja temu prawo unijne oraz zadziwiająca postawa instytucji państwowych i samorządowych. O czym świadczy zawiązanie koalicji zarządzającej województwem śląskim Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Ruch Autonomii Śląska. W odpowiedzi na takie działania władze Stowarzyszenia Unum Principium wystosowały w grudniu 2010 roku Deklarację Jednolitości Państwa Polskiego, którą podpisało blisko 30 organizacji z kraju i zagranicy. W dokumencie tym wyraźnie podkreślamy: jako sygnatariusze niniejszej deklaracji zaprzeczamy jakimkolwiek możliwościom współpracy naszych organizacji z Ruchem Autonomii Śląska, podobnymi mu stowarzyszeniami separatystycznymi oraz z każdym, kto podważa prawo narodu polskiego do terytorium wyznaczonego granicami państwowymi. Nie ma i nie może być podziału Polaków na lepszych i gorszych. Wszyscy mamy równe prawa, ale i równe obowiązki wobec naszej ojczyzny. Naturalną konsekwencją deklaracji był wniosek Stowarzyszenia Unum Principium o delegalizację Ruchu Autonomii Śląska jako organizacji działającej wbrew Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Po długotrwałej procedurze Sąd Rejestrowy w Gliwicach, opierając się na opinii prezydenta Rybnika, podjął decyzję o odrzuceniu wniosku. Od kiedy jako stowarzyszenie podjęliśmy działania przeciwko Ruchowi Autonomii Śląska, spotkaliśmy się z wrogością, nierzetelnością, manipulacjami, brakiem obiektywizmu i napastliwością ze strony dziennikarzy zajmującymi się problematyką tej organizacji. Porażająca również była nieproporcjonalność w dostarczaniu czytelnikom materiału do oceny, stronniczość oraz niechęć do tego, aby nagłośnić prawdę o działalności Ruchu Autonomii Śląska. Medialne promowanie śląskiej autonomii przez media działające na Śląsku ma swoje uzasadnienie. Zdecydowana większość śląskich mediów znajduje się bowiem w rękach niemieckich. W skali kraju jest nieznacznie lepiej. Wiele dzienników, tygodników i portali informacyjnych ma również swojego niemieckiego właściciela niesprzyjającego sprawom polskim, stronniczego i pomijającego tematy ważne dla naszego kraju. Tłumaczy to niechęć do nagłośnienia rzeczywistych celów RAŚ i związek tego ugrupowania z naszymi sąsiadami zza Odry. Ruchowi Autonomii Śląska pomogła również instytucja państwowa, jaką jest Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Spis Powszechny z roku 2011, pierwszy od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i realizowany według standardów unijnych, dał możliwość wyboru narodowości śląskiej. Ruch Autonomii Śląska lobbował za możliwością wyboru w formularzu spisowym tejże narodowości i miał swoich przedstawicieli wśród spisowych rachmistrzów.
Pismo wystosowane do prezesa GUS, w którym to stowarzyszenie Unum Gentium zażądało m.in. czytelnego rozgraniczenia między narodowością a wspólnotą etniczną, pozostało jednak bez odzewu. Brak takiego rozgraniczenia umożliwił manipulację ze strony promotorów tzw. narodowości śląskiej i tym samym spowodował sztuczne jej namnożenie. Kolejnym problemem wynikającym z działalności tej szkodliwej dla Polski organizacji jest konfliktowanie i budowanie napięć i podziałów między Polakami. Zwolennicy tej organizacji często charakteryzują się agresją i używają wulgaryzmów w stosunku do osób myślących po polsku, co widoczne jest w komentarzach pod licznymi artykułami w mediach elektronicznych i filmach Stowarzyszenia Unum Principium zamieszczonym w serwisie YouTube. Potyczka Stowarzyszenia Unum Principium z Ruchem Autonomii Śląska odkryła kilka cennych informacji o sytuacji w Polsce, o przyczynach i konsekwencjach, jakie mogą pojawić się przed nami w niedalekiej przyszłości. Plan Europy Regionów postuluje autonomię nie tylko województwa śląskiego, lecz podział całej Polski na autonomiczne regiony. Powstają kolejne organizacje zagrażające bezpieczeństwu i integralności naszego państwa. W ten sposób Polska z państwa jednolitego zostałaby przekształcona w trwale marionetkowy zlepek o charakterze federacyjnym z kilkoma regionami coraz silniej powiązanymi z Berlinem. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie odczytać państwu trzy uchwały z dzisiejszego zjazdu. Uchwała numer 1. Ruch Błękitna Polska wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec faktu dyskryminowania Radia Maryja i Telewizji Trwam przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Nie ma naszej zgody na to, by katolicka większość w Polsce była dyskryminowana w dostępie do swoich mediów. Wzywamy odpowiednie instytucje państwowe do jak najszybszego skorygowania błędnych decyzji i przyznania Radiu Maryja i Telewizji Trwam należnego im miejsca na cyfrowym multipleksie. Uchwała numer 2. Z rosnącym niepokojem obserwujemy determinację rządu w forsowaniu nowej ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego dla Polek i Polaków. Uważamy, że działania takie mają charakter antynarodowy i wymierzone są w podstawowe prawa nas wszystkich. Ruch Błękitna Polska uroczyście oświadcza, że jednym z pierwszych działań utworzonego przez siebie rządu będzie przywrócenie aktualnie obowiązujących regulacji emerytalnych. I uchwała numer 3. Przyszłość państwa i narodu zależy od tego, jak wychowywać będziemy kolejne młode pokolenia. Obecny, wielce niedoskonały system szkolnictwa zbyt małą uwagę poświęca kwestiom wychowawczym. Skutkuje to nie tylko brakiem identyfikowania się młodych Polaków z ojczyzną rozumianą jako wspólne dobro, ale i rosnącymi wskaźnikami przestępczości w tej kategorii wiekowej. W najbliższym czasie Ruch Błękitna Polska zaproponuje projekt własnej, kompleksowej reformy polskiego szkolnictwa na wszystkich poziomach nauczania. Dziękuję bardzo.